Cześć, nazywam się Ania Baryła i jestem przewodniczką w Krakowie. Dzisiaj zabiorę Was na spacer po krakowskim Kazimierzu. W ramach Seven at Night przejdziemy się razem po Kazimierzu i porozmawiamy o 7 krakowskich synagogach. Idea Seven at Night narodziła się około 10 lat temu. To wydarzenie zostało zainicjowane przez fundację JDC. Teraz to JCC Kraków, lokalne centrum społeczności żydowskiej, organizuje Seven at Night przy współpracy z JDC i Gminą Wyznaniową Żydowską. JCC to instytucja, która w Krakowie istnieje już od 12 lat. To właśnie w tym budynku na co dzień spędzają czas seniorzy, studenci, a także istnieje tutaj żydowskie przedszkole Frajda. To miejsce otwarte jest dla wszystkich. Osób z pochodzeniem żydowskim, tych, którzy są ciekawi żydowskiej historii i kultury, a także dla turystów. Podczas Seven at Night w JCC odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, eventy, lekcje czy warsztaty. Ale całe wydarzenie Seven at Night zaczyna się właśnie tutaj, bo to na dachu JCC odbywa się Hawdala, czyli uroczyste zakończenie szabatu. I to po Hawdali i spróbowaniu pysznego czulentu i chałki możemy rozejść się do synagog. My naszą wycieczkę zaczniemy na ulicy Szerokiej. Po naszej prawej stronie mijamy właśnie synagogę Kupa. Zaintrygowani nazwą? Nie martwcie się, jeszcze tutaj wrócimy. Wchodzimy właśnie na ulicę Szeroką. Ta ulica Szeroka była zawsze centrum żydowskiego Kazimierza. W przedwojennym Krakowie 25% mieszkańców stanowili Żydzi. Mieszkali oni w różnych dzielnicach miasta, ponieważ byli Żydzi ortodoksyjni, mieszkali w Krakowie również Żydzi zasymilowani, mieszkali na Starym Mieście, ale to ci najbardziej religijni skupiali się właśnie tutaj, na Kazimierzu. Tutaj znajdowały się synagogi i sztible, w których modlili się Hasydzi. Ostatnie 30 lat to wielka zmiana w charakterze tej dzielnicy. Jest to jedna z najbardziej popularnych dzielnic Krakowa i tak naprawdę wszyscy ją kochają. I lokalsi, i turyści. Wszyscy przychodzą na Kazimierz nie tylko dla jego rozrywkowego charakteru, ale także, żeby uczyć się o historii Żydów, żeby poznawać żydowską kulturę i tradycje. I chyba najlepszym przykładem na to są tłumy i tysiące ludzi, którzy brali udział w poprzednich edycjach Seven at Night. Znajdujemy się teraz przed starą synagogą. Ten budynek, który widzicie za mną, to najstarsza synagoga Krakowa, ale również najstarsza istniejąca synagoga w Polsce. Została wybudowana w wieku XV, prawdopodobnie w 1407 roku. I od tamtego czasu to właśnie w tym miejscu modlili się krakowscy Żydzi. Na początku była to synagoga przeznaczona tylko dla mężczyzn, ale później w wieku XVI dobudowany został do tego budynku ten jasny budynek z trójkątnymi dachami, który widzicie teraz za moimi plecami. To właśnie w tym budynku modliły się kobiety. Jest to tak zwany babiniec. Niedaleko synagogi starej stał mur krakowskiego Kazimierza. W tym momencie możecie zobaczyć część rekonstrukcji tego muru doklejoną do muru synagogi. Część tego muru jest oryginalna, tak jak wspomniałam, część to rekonstrukcja. Tą synagogę odwiedzali nie tylko mieszkańcy Kazimierza, nie tylko oni modlili się w tej synagodze. Przez lata odwiedzało tą synagogę wielu gości, między innymi prezydent Polski. W 1927 roku Ignacy Mościcki przemawiał tutaj do krakowskich Żydów, ale chyba najbardziej znaną postacią, która odwiedziła tą synagogę, był Tadeusz Kościuszko. W 1794 roku przekonywał krakowskich Żydów, że powinni dołączyć do insurekcji. Podczas poprzednich edycji Seven at Night to właśnie w starej synagodze gromadziły się setki osób, żeby uczestniczyć w niezwykłych wydarzeniach. Jesteśmy teraz na ulicy Szerokiej, przed synagogą Popera. Wejdźmy na dziedziniec. Za mną możecie zobaczyć teraz synagogę Popera, wybudowaną w XVII wieku i zwaną również synagogą Bociana.
Ta synagoga została ufundowana przez Wolfa Popera tutaj przy głównym placu żydowskiej części Kazimierza. Dlaczego nazywamy ją synagogą Bociana? Legenda głosi, że to sam fundator, kiedy modlił się w synagodze lub kiedy studiował Torę, robił to stojąc na jednej nodze. I tak właśnie przylgnęło do niego określenie Bocian i również do synagogi, którą ufundował. W tej synagodze podczas poprzednich edycji Seventh Night miało miejsce wiele wydarzeń kreatywnych. To tutaj powstawały instalacje i obrazy. Między innymi przepiękny obraz Jerozolimy, namalowany przez członków lokalnej społeczności oraz uczestników Seventh Night. Możecie go teraz podziwiać w Centrum Społeczności Żydowskiej w Klubie Seniora. I wracamy na ulicę Szeroką. Właśnie w tym domu, który możecie zobaczyć teraz za mną, urodziła się słynna Helena Rubinstein, zwana królową kosmetyków. Kolejną synagogą, którą odwiedzamy, jest synagoga Remu. Jak głosi napis hebrajski nad bramą synagogi, jest to synagoga nowa imieniem rabina Remu, czy błogosławionej pamięci Remu. Po hebrajsku ten napis brzmi Beit HaKneset Hadash Derama Zatzal. Wyjaśnijmy go. To słowo nowa oczywiście odpowiada za datę powstania synagogi. Była to druga po synagodze starej, wybudowana na Kazimierzu synagoga. Natomiast ta druga nazwa, bardziej popularna i bardziej znana, to Remu. Remu tak naprawdę to akronim od imienia bardzo słynnego rabina, rabina Mojżesza i Serlesa, kodyfikatora żydowskiego prawa, które obowiązuje w żydowskim świecie do dzisiaj. To jedna z najważniejszych krakowskich i europejskich synagog. To właśnie w tym miejscu modlił się słynny rabin Mojżesz i Serles, który później został pochowany na cmentarzu znajdującym się dzisiaj za synagogą. Jeżeli kiedyś będziecie mieli przyjemność odwiedzić tą synagogę, to zwróćcie szczególną uwagę na jej piękne dekoracje i polichromię, odsłonięte niedawno podczas renowacji tej synagogi. Zwróćcie uwagę na piękną skarbonę znajdującą się zaraz przy wejściu, czy na piękny, kolorowy sufit. Udało nam się już opuścić ulicę Szeroką i teraz stoimy na ulicy Józefa. Ten bardzo wysoki budynek za mną to synagoga wysoka, zwana również Hoiheszul. To określenie pochodzi z języka jidysz, którym przed wojną posługiwała się większość polskich Żydów. Ale dlaczego to właśnie ta synagoga nosi miano wysokiej? W miejscu, w którym stoimy, zazwyczaj było bardzo głośno. Mur Kazimierza znajdował się nieopodal i jedna z bram, które prowadziły do miasta. Przez tą bramę zawsze wchodziło wielu ludzi, wielu kupców. Tutaj właśnie kłócono się i rozmawiano. Dlatego, żeby zapewnić tą możliwość skupienia się podczas modlitwy, sala modlitewna usytuowana została na pierwszym piętrze. Do dzisiaj w tej sali modlitewnej mamy jeszcze zachowane części polichromii oraz fragmenty Aron HaKodesh, czyli miejsca, w którym trzymane były zwoje Tory. Podczas poprzednich edycji Seventh Night to w tej synagodze odbywały się projekcje multimedialne. To właśnie do nich były najdłuższe kolejki i to właśnie one wzbudzały największe emocje wśród uczestników. Kiedy myślę o projekcjach w synagodze wysokiej, do dzisiaj mam jeszcze gęścią skórkę. To poczucie wspólnoty z ludźmi, ten moment, w którym jesteśmy wszyscy razem w tej ogromnej sali modlitewnej i podróżujemy przez historię tego miejsca, czy przez piękną Jerozolimę, to naprawdę coś, o czym nie da się zapomnieć. W drodze do kolejnej synagogi na chwilę zatrzymujemy się przed JCC West. To siedziba klubu studenckiego Hillel Gimel. Podczas każdej edycji Seventh Night to właśnie w tym miejscu żydowscy studenci udzielają informacji na temat wydarzenia. Dzielą się również swoimi wspomnieniami i historiami. To również miejsce dla osób, które odkrywają swoje żydowskie korzenie. A to dzieje się nierzadko. Jeżeli to wasza historia, możecie skontaktować ze studentami Gimela i oni na pewno wam pomogą. Pomagają nauczyć się więcej o historii swojej rodziny, a także o żydowskiej tradycji.
Kolejna synagoga, której przyjrzymy się trochę bliżej, to synagoga Izaaka. Została wybudowana w wieku XVII. Prawdopodobnie to ta synagoga, która owiana jest największą ilością legend. Ta najbardziej znana to legenda o założycielu synagogi, Izaaku Jakubowiczu. Ta synagoga podczas II wojny światowej była użytkowana jako magazyn, ale przez to, że składowano tutaj głównie ubrania czy mundury, to pod warstwą farby zachowała się duża ilość polichromii i duża ilość inskrypcji w języku hebrajskim i aramejskim. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej odwiedziliście synagogę Izaaka, mogliście te inskrypcje zobaczyć. Ale ja polecam na Waszą następną wizytę spojrzeć również do góry, na pięknie zdobiony barokowy sufit synagogi Izaaka. Jak obiecałam, wracamy pod synagogę Kupa. Oczywiście w tym miejscu nie możemy zacząć od niczego innego, jak od wyjaśnienia nazwy tej synagogi. Jest intrygująca, musicie to przyznać sami. Słowo Kupa w języku hebrajskim znaczy po prostu kasa. Kasa, do której gromadzone były pieniądze, do której gromadzone były składki i datki dla przedwojennej gminy żydowskiej. Z tych pieniędzy ufundowana została synagoga. Była ufundowana głównie dla ubogich członków społeczności, stąd inna nazwa tej synagogi, synagoga ubogich. Nieopodal tego miejsca znajdował się również szpital i dlatego nazywano ją czasem synagogą szpitalną, ale to właśnie nazwa Kupa przylgnęła do tej synagogi na dobre. W roku 2001 zakończył się ostatni remont tej synagogi i dzisiaj możecie zobaczyć w niej przepiękne polichromie, na których zobaczycie sceny ze Starego Testamentu, teksty w języku hebrajskim i widoki Jerozolimy czy innych izraelskich miast. Ostatnia na naszej trasie jest synagoga Tempel. Jest to najmłodsza synagoga Kazimierza, została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku dla społeczności Żydów postępowych. Dlatego też nazwa Tempel. Żydzi ortodoksyjni nigdy nie nazwaliby swojej synagogi mianem świątyni. To było właśnie charakterystyczne dla Żydów reformowanych. Trzeba pamiętać również o przepięknym wystroju tej synagogi w stylu mauretańskim. Użyto głównie kolorów takich jak złoto, czerwień czy niebieski. Podczas swojej następnej wizyty w synagodze Tempel zwróćcie uwagę na przepiękne witraże, które przetrwały wojnę. Były fundowane przez żydowskich mieszkańców Kazimierza. Podczas poprzednich edycji Seven at Night to właśnie tutaj, w synagodze Tempel, odbywały się koncerty. Artyści z Izraela i Stanów Zjednoczonych dawali tutaj niewiarygodne show, rozgrzewali publiczność do czerwoności i mamy nadzieję, że powrócą podczas 11. edycji Seven at Night w przyszłym roku. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym wirtualnym spacerze po Kazimierzu. Dziękuję Wam również za udział w 10. edycji Seven at Night. Zapraszamy na Kazimierz, zapraszamy do JCC Kraków po więcej informacji na temat żydowskiego życia w Krakowie i w Polsce. I do zobaczenia w przyszłym roku na 11. edycji Seven at Night. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj razem na żywo.